W poprzednim odcinku. Sandy Cash. Skąd to pytanie? Tak nagle? Powiedz mi. Chyba Udon. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Hatoful Boyfriend. Mamy nadzieję razem z Ksarmy, która jest ze mną, że będzie to ostatni odcinek w ścieżce Sakui. Czy mamy nadzieję? Podejrzewamy, że będzie to ostatni odcinek. I mamy nadzieję w sumie, że uda nam się to zrobić w tym odcinku wszystko, tak? Nie będzie. Takie sformułowanie jest bardziej precyzyjne. Dobra. I idziemy dalej. W takim razie. Już są ferie świąteczne. Rok prawie się kończy. Z jakiegoś powodu jest mi przez to smutno. Dostałam list. Jest w tej szykownej kopercie. Od kogo jest? Ciekawe od kogo? Ciekawe, kogo stać na szykowne koperty. Szu. Szu pewnie też. Znany na świecie lekarzem. Przyjęcie świąteczne odbędzie się w posiadłości Labelle 24 dnia tego miesiąca. Jesteś zaproszona. Czuj się zaszczycona. Sakuya Labelle Shirogane. Tak. Hej, to mnie. I się cieszy. Jej, dostałam rozczulające zaproszenie. Moja rodzina to buddyści, więc nie miałam żadnych planów. Mogę chyba pójść, prawda? Myślę, że... pójdę. Nie, wiesz co, zostańmy w domu. To, to zaintryguje Sakuyego i on będzie jeszcze bardziej zainteresowany w ten sposób. Nie, trzeba iść i widzieć mu piórka. Przy jego rodzinie? Nie, zaciągniemy go na jakiś romantyczny balkon odosobniony, czy tam taras, i będzie wieczór, i będzie tak w ogóle seksownie i romantycznie, i będziemy go miziać po piórkach. Zmarzniecie. Nie. To jest jak pałac! Ho, ho, ho! Co o tym sądzisz, sarkazmie? Zazwyczaj przedstawiciel pospólstwa takie jak ty nigdy by tu nie postawił nawet stopy. To niesamowite, Sakuya. To wszystko jest tak dalekie od mojego pierwotnego stylu życia. Czuję się trochę zdenerwowana. Czy macie takie przyjęcie co roku? Każdego roku? Nie bądź głupiotka. Organizujmy je każdego miesiąca. Tworzenie środowiska dla kontaktów społecznych to rola szlachty. Prawda? To wydaje się być trochę wymagające wysiłku. Czy czujesz się przytłoczona? Biedny, głupiutki, przeciętnia... To jest... Co ty robi Okosan? To Okosan jest szlachtą. A może? Może. Nic nie wiadomo, podobno też jest gołębiem pawikiem, więc... Być może. Być może. Nikt nic nie wie. Na tym przyjęciu jest za mało galaretki! Ako ty psie! Czemu ty nie jesteś? Nigdy cię nie zapraszałem. Oko stan wyczuł ucztę
i wszedł tu przez okno. Ale nie ma tu galaretki! O Jezu. On ma obsesję. No. To myśl, jaka elitarna by to była galaretka. Taka galaretka, że... Ale jej nie ma. Nie dałbym ci żadnej, nawet gdybym jakąś miał. Gardzę tobą, ty genetyczny zasofańcze. W takiej sytuacji Oko-san zaraz się wścieknie. Chyba powinnam... Chyba go zatrzymać. Chyba go zatrzymać. Mam takie dziwne wrażenie. Tak. Nie wiem czemu. No. Zatrzymujemy go? Zatrzymujemy. Na pewno? Tak, na pewno. Wyrzucimy go znowu przez okno? Może mu pozwolimy? Nie. I wtedy zajmiemy się biednym Sakują w szpitalu? Nie. Dobrze, zatrzymajmy go. Oko-san! Wewnętrzny głos! Co? Nie wiem. Czy to był atak jak w Pokemonach? Chyba tak. Jesteś Pokemonem? Może. Może wszyscy tutaj są Pokemonami. Orgazm! Orgazm! Nie orgazm. Tego więcej. Dobrze zrobione, orgazmie. Teraz wyrzuć go na zewnątrz. Jestem ci wdzięczny, orgazmie. Teraz możemy świętować w spokoju. Nie musisz mi dziękować. Zatrudniłbym cię jako mojego strażnika, jeśli kiedykolwiek byś chciała. Czyli chodziłabym znowu wszędzie. Patrzyłabyś, jak on śpi? Koniec roku. Reszta imprezy jest nieważna, więc... Tak. W ogóle nieistotna. Ale imię. Szczęśliwego nowego roku! Ale pada. Cóż. Poszłabym do świątyni, ale w taką pogodę w dziczy jest niebezpiecznie. Chyba pójdę spać jak grzeczna dziewczynka. Nie będę mogła też wysłać żadnych kartek z życzeniami w tym deszczu. Kto z nich jest champion w Lolo? To się. Improwizowane tłumaczenie. Co? Improwizowane tłumaczenie. Niech będzie. Niech będzie. Niech będzie. Możemy nawet zostawić ten komentarz. Okej. Okay. Szczęśliwego nowego roku, wszyscy! Znowu powiedział wszyscy, nie everybody. No. No. Coś jest nie tak. Mam nadzieję, że mieliście... dobre ferie. Ja osobiście hibernowałem. Co za niespodzianka. Mogę. Wciąż pan hibernuje. Proszę pana. Proszę się obudzić, proszę pana! Pobudka! Już to kiedyś mówiłem, ale wasz drugi rok skończy, zanim się zorientujecie. Cieszcie się, póki możecie. W tym semestrze nie dzieje się nic specjalnego. Nic, o co mogłabym się martwić, bądź czym przejmować. Trzeci semestr! Trzeci semestr! Trzeci semestr! Tego tła jeszcze nie było. Wciąż jest widno, więc może pójdę gdzieś zanim wyruszę do domu. Ui!
Jest zima, czemu wciąż jest wilno? Czemu nie robiłaś tego na przykład przez całe lato? Bo... Powinno być ciemno. Nie, bo podbijałam ziemię po samą Macedonię. A, rzeczywiście. No. I zbierałam łupy wojenne. A, rzeczywiście. No. Robiłaś to. Robiłam to. Ale to przez lato. No, przez lato. Czemu nie robiłaś tak jesienią? Wtedy też było pewnie jasno. Chodziłam do szkoły. Teraz też poszłaś do szkoły i sądzę, że kończyła się mniej więcej tej samej porze. A wtedy dni były dłuższe. Więcej światła. Chyba, że apokalipsa zmieniła orbitę Ziemi. I teraz zimą są dłuższe dnie. Xarmen. Nie wiem, jakby to miało działać. Jaka apokalipsa? Co? Nie było żadnej apokalipsy. Spoilery. O! Jutro są walęgroszki. Albo groszkotynki. Albo groszkotynki. Jak kto woli. Chyba kupię jakąś fasolę. W dzisiejszych czasach walengroszki bądź groszkotynki są świętem, gdzie dajesz fasolki chłopcu, który ci się podoba, którego lubisz. Ale najwyraźniej kiedyś chodziło w nich o rzucanie fasolkami w gołębie. Bo tak. Bo tak. Żyj to! Poniżające. Poniżające. Jak można rzucać krochem w gołębie? Znaczy fasolką, czymkolwiek, ziarnami. Żyj to. Żyj to. Żyj to. Żyj to. Dobry wieczór! Przyszłaś może po groszek? Tak w ogóle, to jest ciekawy odpowiednik japońskich walentynek, bo nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, pewnie ta część z was, która się interesuje kulturą japońską, zdaje sobie z tego sprawę, ale w Japonii walentynki dziewczyny, kobiety dają chłopakom czekoladę, tym chłopakom, których lubią. Czekoladki własnej roboty, czekoladę, różne czekoladowe rzeczy. Tak! Czy któryś z rodzajów wydaje się według ciebie wyjątkowo smaczny? Wyjątkowo dobry? Tegorocznym trendem jest mieszanka skierowana do sportowców, ale trochę kosztuje. Tak naprawdę ciężko to określić, nie znając ptaszka. O którym mowa, albo dla którego chcesz to kupić, tak naprawdę. To prawda. I czasem tani ramen kosztuje lepiej niż te wszystkie drogie rzeczy. Myślę, że kupię... Rising Blend. Naprawdę? Mieszankę wyścigową. Po prostu? Po prostu. Po prostu. Po prostu. Wezmę te. Dziękuję ci, panienko. Oto twoje żarenka. Powiedziałeś żarenka, nie ziarenka, ale cicho. Nieważne. On ma wadę wymowy. Dobrze, niech tak będzie. To część jego charakteru. Dobrze. Dzisiaj jest ten dzień. Wszystkie przygotowania są gotowe. Nadszedł czas, żeby dać ziarna temu specjalnemu ptaszkowi. Sakuya! Jestem zajęty. Czy mogę cię prosić, abyś nie marnowała zbyt dużo mojego czasu? To zajmie tylko chwilę. Mam coś dla ciebie. Proszę. Co to jest? To jest drogocenna mieszanka ziaren. Wiem, że robisz drogie rzeczy. Nie o to pytałem. Czemu dajesz mi groszek? Dzisiaj są walęgroszki, bądź jak wolisz, groszkotynki. I co to ma być? Z jakiej ty jesteś planety? Serio? Nie wiesz? To jest święto, w którym dziewczyny powinny dawać groszek chłopakom, których lubią? Tak, no lubią. Co?
Co? Nie bądź taki zaskoczony, Jenny. Ja ci dałam te. Weźmiesz je ode mnie, Sakuya? Ten groszyk wygląda trochę tanio, jak dla jego wspaniałego odbiorcy, ale... Serio? Skoro tak ładnie prosisz, nie odmówię. O, tak! Naprawdę? Jej! Jej! On nas kocha, on nas kocha. Tak bardzo. Niesamowicie, wiesz? Co zasadniczo miałeś na myśli, mówiąc, lubi? Pytam się, co miałeś na myśli przez stwierdzenie chłopców, których lubią? Dokładnie to, co powiedziałam. Nieważne, co robię, albo gdzie jestem, twoje piękne pióra zawsze siedzą mi w głowie, Sakuya. Masz takie wbite. Rujnujesz taką romantyczną chwilę. No, ona ja nie jest romantyczna. Ona wyznaje miłość za tym bóg. Ona nie jest romantyczna. Sakuya czyni ją tak bezskrajnie nieromantyczną, że się nie da bardziej. W każdym razie proszę. Mam nadzieję, że dalej będziemy się dogadywać. Z rzeczy samej. Spojrzał na ziarna, potem na mnie i wyszedł bez słowa. Cieszę się, że mu się spodobały. Co? Skąd ten wniosek, dziewczyno? No bo pieprzy ją. W sumie, to coś znaczy. To coś znaczy. To coś znaczy. Chce jej zasiać w ogródku. Umieścić w szklanej gablotce. Tak. Obok, co on wtedy kupił? Jabłko kandyzowane. Tak, obok niego. Polubił je, prawda? Później ci pokażę taką wystawę. No. Paznokieć wiśniowego orgazmu. Pęczek włosów wiśniowego orgazmu. Mleczny ząb wiśniowego orgazmu wgrzebany ze śmietnika. Ta łyżeczka z rogu powinna zniknąć. Łyżeczka z domu wiśniowego orgazmu. Jest tak zimno! Wydaje się być nawet chłodniej niż było w okolicach Nowego Roku. Może wiatr jest silniejszy? Zaczynam się zastanawiać, czy nie powinnam wybudować jakieś ściany albo wykopać sobie nową sypialnię. W taką pogodę niektóre ptaki nawet padają na ulicach. It's raining birds. Hallelujah, it's raining birds. It's raining birds. It's raining birds. Starczy. It's raining birds. Musiałeś. Dawno go nie było, co? Tak. Hej, chwila. Czy to nie jest Sakuya? Przyszedł do nas nas ogrzać. Sakuya, co się stało? Nie pytaj o szczegóły. Po prostu zanieś mnie do swojego nędznego siedliska. Błagam cię. Kręcenie się po okolicy i badanie na ulicy. O tej porze nocy nie wydaje się być popularną praktyką wśród arystoptaków. Co się stało, Sakuya? Nie mów mi, że twoja rodzina utraciła swoją pozycję społeczną. Co się stało? Nie powiem. Nie mogę powiedzieć.
Więc co robisz, kręcąc się po dziczy? Nie kręciłem się, zmierzałem tu. Czuję się zaszczycona. A, więc nie jest to przypadek. Chcesz czegoś ode mnie? Nie, nie schlebiaj sobie. A powinniśmy może zadzwonić do twojej rodziny, czy coś? Nie! Ha! Wygląda to naprawdę rozzłoszczonego. Słuchaj, nie waż się, nie waż się dzwonić do mojego domu. Sakuya, czy ty uciekłeś z domu? To źle brzmi. Nie. Odszedłem z mojej własnej woli. To nie to samo? Kropki. Co się stało, Sakuya? Nie możesz powiedzieć. Orgazmie. Czy pamiętasz, kiedy rozmawialiśmy w klasie muzycznej w szkole? Jesienią? Tak. Co w związku z tym? Ty pamiętasz, o co cię wtedy zapytałem? Zapytałeś mnie, co... Kocham. Zapytałeś mnie, co kocham. To prawda. A ty? Ty dałaś mi prostą, uczciwą odpowiedź natychmiast, bez zastanowienia. I to... To! To sprawiło, że poczułem się zazdrosny. Czy się przesłyszałam? To jest ostatnia rzecz, którą spodziewałabym się od niego usłyszeć. Nie rozumiem, Sakuya. Dlaczego? Ja... Jestem jednym z niewielu z czystej krwi. Mam wyższą pozycję niż jakikolwiek z mojego rodzeństwa. Mam wyższą pozycję niż ktokolwiek z mojego rodzeństwa. Byłem układany, aby stać się następną głową rodziny od urodzenia. Nie mam powodu, dla którego nie powinienem nią być. Ale... Nie chcesz zająć miejsca swojego ojca. Skąd to wiedziałaś? To oczywiste. Masz to wypisane na twarzy. Ta mimika. Ta intensywna mimika. Ja kocham muzykę, ale mój ojciec tego nie akceptuje. Kiedy byłem młody, posiadałem wiele instrumentów, ale on je zabrał i wszystkie wyrzucił. Sztuka nie leży w naszej dziedzinie. Radość tworzenia to dla chłopstwa, dla pospólstwa. Naszym zadaniem jest być sponsorami i promowanie artystów, którzy nas zachwycają, a nie sami bycie artystami. Szlachcic, który sieje swoje własne zboże, jest głupcem. To nieprawda. Moim zdaniem każdy, kto tworzy muzykę, powinien być do tego zachęcany, niezależnie od tego, kim są jego rodzice. To dlatego, że myślisz tak jak wieśniak. Jezu. Mój świat jest inny niż twój. Nie mówię o tym, co myślą wieśniacy. Mówię o tym, o czym ja myślę. To nie znaczy, że nie jestem tym samym wieśniakiem, ale nieważne. A co z tobą, Sakuya? Co ty myślisz? Co ja myślę? On nie myśli. On jest robotem! Oh!
Z pokolenia na pokolenie, rozumiesz, oni przejmują ciało swojego najlepszego syna. Tak. Głowa rodziny to jedna i ta sama osoba. Z wielu pokoleń. To tak działa? Nie. Jak to nie? No nie. Aha. Mówisz z zagadkami? Noszę imię Lebelle. Bawić się, by narzucić moje własne standardy i idee światu, byłoby hańbą. Ale czy ty nie powiedziałeś przed chwilą, że odszedłeś z posiadłości na własne życzenie? Nie jest to narzucanie swojej idei światu? Zaprzeczyłeś sam sobie. Czego chcesz od życia, Sakuyo? Ja muszę odziedziczyć pozycję mojego ojca jako następna głowa rodziny. Nie, Jenny! Nie o to mi chodziło! Co, gdybyś mógł zapomnieć o rodzinie Lebel i zrobić cokolwiek, na co tylko miałbyś ochotę? Co byś wtedy zrobił? Zapomniał o rodzinie Lebel? Co to za żarty? Mówimy hipotetycznie, głupku. Gdybym mógł robić cokolwiek, co sobie tylko wymarzę. Ja uczyłbym się muzyki. Chciałbym zobaczyć, jak daleko mógłbym zajść jako muzyk. Brzmi tak zadziwiająco skromnie. Właściwie spodziewałam się, że da jakąś niesamowitą przemowę o tym, jak zjednoczy świat i zostanie królem, czy coś. Kochasz muzykę, prawda? Gdybym mogła usłyszeć jeszcze raz, jak grasz na pianinie, byłabym bardzo szczęśliwa, Sakuyo. Chyba odpowiedziałeś na swoje własne pytanie. Odpowiedziałem na moje własne pytanie. Nie bądź śmieszna. To ledwie marzenie. Nie łączy się nijak z rzeczywistością. Czy powiedziałeś kiedykolwiek swojemu ojcu, że chcesz kontynuować naukę muzyki? Nie bądź śmieszna. Jak mógłbym się tak poniżyć? Więc nawet się go o to nie zapytałeś. Nie poniżyłbyś, Sakuyo. Wstydzisz się swojej miłości do muzyki? Powinieneś się go spytać. Chyba warto spróbować, nie? Kalabki. Być może masz rację. Zgaduję, że nigdy bym o tym nie pomyślał, gdybym z tobą nie porozmawiał. Byłeś zagubiony w tym, czego pragniesz, Sakuyo. Ja cię tylko leciutko popchnęłam. To imię jest bardzo antyklimatyczne. Tak. Róbmy je zawsze. Tak. Orgazmie. Tak? Porozmawiam z nim, kiedy wrócę. Jeśli odmówi, czy... Czy ponownie przyniosłabyś moje omdlałe ciało w bezpieczne miejsce? Planujesz uciec tak naprawdę następnym razem? Jeśli będę musiał. No. Pójdę za tobą gdziekolwiek będziesz musiał iść, Sakuya. Zawsze tutaj znajdziesz bezpieczny kąt, okej? Okay? Wrócę do ciebie. Dziękuję ci. Orgazmie. Nie mogę. I tak oto wyruszył w dzicz ponownie. Nie wiem, czy jego ojciec go zaakceptuje, czy naprawdę ucieknie. Ale wiem, że do mnie wróci. No. I modlę się o to, żeby nasza przyszłość była szczęśliwa.
Wstawaj! Już ranek, Sakuya! Cisza! Komnaty twoich ojców mają wiele wybojów i ostrych kamieni, orgazmie. Jeny, na co ty narzekasz? Nawet znalazłam nam jakąś słomę. Co tak naprawdę jest najlepszym, co mogłam dać temu leniowi? Masz, zrobiłam śniadanie. Twój pierwszy koncert jest dzisiaj, więc musisz się przygotować. Nie wiem ile razy, na ile różnych sposobów mogę wydawać ten dźwięk. Ale tak. On to robi już chyba po raz piąty. No. W tej sesji. W tej sesji. Nie narzeka na jedzenie. Mamy poprawę. A, tak poza tym. A co chodzi? Skontaktowałeś się z Yuyą? Musisz żartować. Tak myślałam. Mam tu jego adres. Powinnam mu powiedzieć o tobie? Nie powinniśmy go martwić. Nie planuję prosić go o żadne przysługi. Nie miałam na myśli. Nieważne. Niech będzie jak jest. Wszystko jest fajnie, wszystko jest tak jak... Wszystko jest dobrze. Tak, na pewno. Dobre jedzenie, twarde kamienie. Jest świetnie. Zgaduję, że jest trochę zdystansowany, jeśli chodzi o Yuyę. Może jest trochę za wcześnie? Wyruszmy, orgazmie. Okej. Okay. Do Wiśniowego. Liczę, że masz się dobrze. Mały ptaszek powiedział mi, że zajmujesz się Sakujem. Jest trochę męczoduszą, ale wiem, że będziesz potrafiła zająć się nim bardzo dobrze. Proszę, powiedz mu coś. Coś bardzo ważnego. Coś, co planowałem powiedzieć mu przez całe życie. Od kiedy ty? Cóż, zgaduję, że nadal jestem trochę niepewny. Jeśli kiedykolwiek on powie, że chciałby się ze mną spotkać, myślę, że to się skończy. Kiedy nadejdzie chwila, powiedz mi, okej? Będziemy w kontakcie. Adieu. Sakazaki Yuya. O co chodziło w tym liście? Tłumaczyłem go i nic nie rozumiem. Wiesz co? Może dowiemy się z historii Yuyi. Może. Zagłuszasz pewnie oryginalną muzykę. Zdajesz sobie z tego sprawę. Muzyka jest wyłączona. Wyciszona. Więc pewnie jej nie ma. Pewnie jej nie było. Może być jako sfix. W sensie... Nie wiadomo. Bądź co bądź. Koniec gry. Jej. Wygraliśmy. Koniec ścieżki, piątka. Sakuji. Wcale nie było. Sakuja nas kocha. Jej. Nie, I gra koncerty. Wykorzystuje nas, żeby... I stracił pozycję. Jesteśmy jego ludzkim niewolnikiem. Dobra robota, drużyno. Świetna robota. Dobrze, moi drodzy. Tak się kończy właśnie ścieżka Sakuji. Następnego chyba robimy show. Następnego raczej na pewno robimy. Następnego robimy show. Tak jest. Pewno robimy show. W związku z tym, że miał drugie miejsce w naszym głosowaniu. Miał pierwsze miejsce w naszym głosowaniu, ale nie mogliśmy go zrobić poprzednio. Miał pierwsze miejsce, tak. No właśnie. Znaczy, jeszcze zobaczymy, czy już możemy, ale powinniśmy móc. Tak. Jeśli nie, to zobaczymy. To zrobimy kogoś losowego. Tak. Angela. Będzie już od tej ścieżki można, Angela. O! No. A. No. W sensie od tego przejścia. Będziesz musiał mu nowy głos wymyślić. Okej, dobra. Zostaw to jako niespodziankę. W każdym razie. Dziękujemy. Nie, tak naprawdę nie wymyśliłem jeszcze głosu, muszę wymyślić. Dobrze.
Dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba i że wytrzymacie z nami jeszcze przez te parę ścieżek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ścieżek około. No. Jeszcze? Ryota, Nanaki, w sensie Kazuaki, Shu, Yuya, Okosan, Nageki, Angel. Azumi. Azami. I to wszystko. Bad Boys. A! 9 czyli ścieżek. Czyli zakończenie ostateczne. Mhm. Jeszcze tylko 9 ścieżek. Będziemy trochę przyspieszać. Pewnie. Pewnie tak. No. W każdym razie. Dzięki serdeczne i... Do zobaczenia na kolejnej ścieżce. Trzymajcie się. Cześć.